Czy możemy mówić już o drugiej fali pandemii? Czy ten wirus na przestrzeni tych kilku miesięcy, odkąd jest, jakoś się zmieniał? Czy aktualnie jest dla nas groźniejszy, czy jednak mniej groźny? No niewątpliwie możemy mówić o drugiej fali, która niestety dopiero się zaczyna. Tak więc wszystko, co najgorsze, zdaje mi się, jest jeszcze przed nami. Czy wirus zmieniał się na przestrzeni tych ostatnich miesięcy? Tak, oczywiście zostały naukowo potwierdzone rozmaite mutacje, które zachodzą w obrębie genomu wirusa. Natomiast wydaje się, że z klinicznego punktu widzenia są one nieznaczące. Tak więc wirus właściwie jest tak samo groźny w dniu dzisiejszym, jak był wówczas, kiedy pandemia wybuchła.